Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej, na której poruszymy temat i przedstawimy komentarz do sytuacji w PZPN-ie, ale najpierw komentarz przewodniczącego klubu Leszka Millera do słów wypowiedzianych w dniu wczorajszym przez ministra Sikorskiego w Berlinie. Oddaję głos pan przewodniczący Leszek Miller. Dzień dobry Państwu. Chciałem wyrazić zadowolenie, że wysoki przedstawiciel rządu polskiego, minister spraw zagranicznych, wypowiedział się na temat konstrukcji dalszej integracji Unii Europejskiej. Czekałem na takie stanowisko od dawna. Spodziewałem się, że tego rodzaju wypowiedź będzie miała miejsce na początku polskiej prezydencji. Byłaby wtedy szansa na poważną debatę inspirowaną przez polski rząd. Oczekiwałem też, że premier Tusk w swoim exposé zaprezentuje stanowisko w tej sprawie. Niemniej jednak należy przywitać z uznaniem, iż minister spraw zagranicznych zainicjował dyskusję, która Europie jest potrzebna. Europa potrzebuje wizji, nowych rozwiązań i nowych wizerunków. Popieram ogólny ton wystąpienia ministra Sikorskiego. Europa musi szukać nowych powiązań, ściślej się integrować, nowych obszarów integracji i nowych więzi. Popieram też niektóre tezy, które zostały zaprezentowane i zgadzam się z nimi całkowicie. Teza, iż albo nastąpi silniejsza integracja, albo grozi nam rozpad Unii Europejskiej. Teza o potrzebie większej dyscypliny finansowej w strefie euro, czy o potrzebie silniejszego przywództwa politycznego. Niestety w czasie swojego wystąpienia w Berlinie minister Sikorski nie przedstawił koncepcji polskiego rządu dochodzenia naszego kraju do strefy euro. Nie poinformował, kiedy Polska zamierza się wycofać z protokołu brytyjskiego ograniczającego stosowanie karty praw podstawowych w naszym kraju. Nie powiedział też, kiedy polski rząd zamierza podpisać deklarację nr 52 o symbolach Unii Europejskiej. Te kwestie podważają wiarygodność proeuropejskich deklaracji, które w Berlinie słyszeliśmy. Testem weryfikującym oświadczenia ministra spraw zagranicznych będzie zachowanie polskiego rządu na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. Zwłaszcza te wszystkie kwestie, które będą dotyczyć silniejszej integracji strefy euro i de facto zgody na to, aby ta strefa decydowała o przyszłych procesach makroekonomicznych Unii Europejskiej i o przyszłości Unii Europejskiej. Chcę Państwa poinformować, iż Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej z niecierpliwością oczekuje na jutrzejsze posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie tylko my, ale również Polacy oczekują wyjaśnień tego, co się wydarzyło w PZPN-ie, ale też oczekujemy sprawnego działania państwa polskiego. Prokuratura powinna jak najszybciej podjąć decyzję, czy wszczyna postępowanie, czy też nie, żebyśmy mieli jasność w tej sprawie. Jeśli te zarzuty by się potwierdziły, to Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie apelował do pani minister o wystąpienie do sądu i powołanie kuratora. Otóż, szanowni państwo, zbyt dużo środków finansowych wydajemy i zbyt duże zaangażowanie jest finansowe, organizacyjne, nie tylko państwa, ale również samorządów i instytucji, aby to euro dobrze przygotować, żeby kilku działaczy, którzy się ze sobą kłócą, nagrywają nawzajem, zepsuli to święto sportu. To jest najważniejsza impreza w historii sportowej
w Polsce i ona musi po prostu wypaść dobrze. I apelujemy również do wszystkich działaczy przed jutrzejszym zarządem, aby powiedzieli, co mają na sumieniu, ale też, żeby na okres tego półrocza zawiesili na kołku te wszystkie swoje awantury właśnie, aby zrozumieli, że zbyt duże środki finansowe są na to wydawane, żeby to wrażenie o tym euro było tylko i wyłącznie przez pryzmat kilku działaczy, którzy tylko i wyłącznie próbują się nagrywać. Ja też z tego miejsca apeluję do premiera rządu, żeby też zajął stanowisko i aby włączył się w nie tylko pani minister Mucha, ale również pan premier powinien włączyć się w to, dlatego że tak jak mówię, te setki milionów złotych zaangażowanych w stadiony, w remonty torowisk, czy też chociażby budowę dróg i autostrad, żeby nie zostały wrzucone można powiedzieć, w błoto. To są środki, ale też chodzi o to, żeby to wrażenie, które pozostanie i które będzie przed, ale również po, było dobre. A dzisiaj, tak na dobrą sprawę, nie tylko na czołówkach polskich gazet, ale również europejskich, pokazuje się, co w Polskim Związku Piłki Nożnej się dzieje. Więc to jest też sprawdzian dla polskiego rządu, dla polskich instytucji, które powinny w tej sprawie zadziałać. Nie poprzemy powołania żadnej komisji. Uważamy, że nie politycy są od rozstrzygania tego. Uważamy, że sąd powinien w tej sprawie się szybko wypowiedzieć, a przede wszystkim prokuratura. Pani minister naszym zdaniem dobrze zrobiła, zgłaszając to do prokuratury, i uważamy, że prokuratura powinna jak najszybciej podjąć w tej sprawie decyzję. Jeszcze dwa słowa komentarza w tej sprawie. Otóż ostatnie wydarzenia w Polskim Związku Piłki Nożnej uruchomiły polityczną gorączkę. Pojawiają się pomysły utworzenia specjalnej komisji do spraw delegalizacji PZPN-u, jakichś politycznych sankcji. Ja korzystam z okazji i chciałbym się zwrócić do koleżanek i kolegów posłów, którzy są bardzo aktywni w tym względzie, aby w czasie rozmaitych obowiązków zechcieli wpaść do biblioteki sejmowej albo włączyli internet i przeczytali ustawę o sporcie z czerwca 2010 roku. Tam jest stosowny artykuł, który mówi, jakie sankcje może podjąć przedstawiciel rządu w stosunku do związku sportowego, jeśli istnieją ku temu stosowne okoliczności. Otóż minister sportu może wystąpić do sądu, aby ten zawiesił władzę związku sportowego albo żeby ten związek sportowy rozwiązał. Podkreślam, do sądu. Żadna komisja sejmowa ani Sejm w całości nie ma tu żadnych kompetencji. W sprawach sankcji dotyczących Polskiego Związku Piłki Nożnej podejmuje decyzję Sąd Rzeczypospolitej, do którego stosowny wniosek może wystosować minister rządu Rzeczypospolitej. I to wszystko, proszę Państwa.